Cześć, tu Magda i Kasper. Dzisiaj opowiemy Wam o magazynie dla przedszkola. Pod tytułem Tomek i przyjaciele. A w środku co znajdzie się? Rysowanki. A w środku jest masę atrakcji dla dzieci. Jest... Naklejki! Same hity. Dzieci będą liczyły, rozwiązywały zadania logiczne, będą się świetnie bawiły, będą miały tam kolorowanki, będą mogły znaleźć różne różnice. A co się przyda do tego wszystkiego? Kredki. I? Nożyczki. Zobaczcie, co jest w środku. W tym numerze Tomek i przyjaciele oczywiście figurka i kolejka, ale także wiele wyzwań. Będą zadania logiczne i kolorowanki. Poznacie Harolda, który potrafi wylądować na wodzie. Będzie też przygoda z rybkami. Tutaj, zobacz, będą przewozić akwarium. Ciekawa historia. Potem będziesz mógł ją opowiedzieć albo narysować. Wybierzemy się na safari i poznamy różne egzotyczne zwierzęta. Policzymy je, co, Kacper? O, są jeszcze naklejki i trochę liczenia. Lubisz naklejki? O, jest też konkurs, ale o tym za chwilę. Wycinanki, kolorowanki. Lubisz wycinać? Wytnąłem wszystko. Wyciąłeś wszystko? A to jest opowieść, czy wieczorem przeczytamy. Nową historię, nowe przygody. A to Twoje ulubione znajdź różnice. Szukanie różnic, kolorowanka i wiele, wiele przygód. Magazyn sprawdzi się w podróży i w deszczowe dni. Rodzice znajdą tam wiele podpowiedzi, jak rozwijać talenty dziecka, a dzieci rozwiną zdolności motoryki małej, wycinając i rysując. Skupią się na logicznym myśleniu, rozwiązując różne zadania logiczne. Będzie też wstęp do matematyki, bo będzie i liczenie, i szukanie różnic, i liczenie tych różnic. Myślę, że dzieci się będą świetnie bawić, bo w środku są opowiadania ze świata Tomka i jego przyjaciół i różne historyjki, o których potem będzie można porozmawiać. To uczy uważnego słuchania i rozwija słownictwo. Myślę, że dzieci będą się świetnie bawić, a dla rodziców jest to taki pomysł na to, jak w twórczy sposób spędzać czas z najmłodszymi. Czasopismo z zabawką zachęci dzieci do kolekcjonowania i potem tymi pociągami będą mogły się wspólnie bawić. W każdym piśmie jest taki dodatek, więc można zebrać piękną kolekcję. Dwumiesięcznik Tomek i przyjaciele jest do kupienia na stronach egmont.pl, w kioskach, księgarniach i galeriach handlowych. Myślę, że warto go czytać razem z dzieckiem. Teraz kilka słów o urodzinowym konkursie. Magazyn Tomek i przyjaciele obchodzi urodziny i zaprasza do udziału w wyjątkowym urodzinowym konkursie. Do wygrania 5 mega zestawów kryształowa jaskinia, a także lokomotywy, puzzle, gry i komiksy. Wystarczy, że prześlesz do nas formularz zgłoszeniowy z magazynu i obrazek swojej ulubionej lokomotywy z Wyspy Sodo. Szczegóły konkursu w magazynie Tomek i przyjaciele oraz na mini-mini-plus.pl.